Słońce, panele fotowoltaiczne i cień to nie jest dobre połączenie, ani troszkę. Także przy okazji słuchajcie moich eksperymentów, kombinacji z różnymi układami. O, się obrócę. Małej fotowoltaiki można sobie też różne eksperymenty porobić. Także dzisiaj weźmiemy sobie kamerę termowizyjną i zobaczymy, jak to wygląda. Ale najpierw może podejdziemy sobie, jaka teraz jest produkcja. Tutaj jest 3 panele, także tutaj mamy 1,3 kW. Podpięte to jest pod taki układzik, słuchajcie. O, tutaj mamy układzik taki, że muszę sobie światło zaświecić, momencik. Oj. O, żeby było lepiej to wszystko widać, ładnie. Tutaj mam taki układ 12-woltowy, regulator 60 A i bateria, przetwornica, także taki off-gridowy temat. Ale tu nie o tym, tylko o tym właśnie, co teraz idzie. Czyli tak, regulator mamy ograniczony do 60 A przy 14 V, ponad 800 W powinno lecieć. Słuchajcie, w tym momencie leci nam, jak mi się to fajnie wyostrzy, to wam fajnie to pokażę. A nie, widać ładnie. W tym momencie, słuchajcie, leci nam 30 A i 414 W, mimo tego, że wszystkie trzy panele są zacienione w górnej części. Także tutaj to samo jest, tylko to jest widoczne z bocznika i mamy 95 V. Później sobie to porównamy. Porównamy to sobie później, jak już tam będzie słońce. Oczywiście też będzie większa moc, bo słońce będzie pod innym kątem. Można było coś wtedy położyć na górę. Może też zrobię jeszcze osobny film z takim eksperymentem właśnie. Ale taka właśnie ciekawostka. Także w tym momencie wszystkie trzy panele są zacienione od góry i tak naprawdę pracuje tylko dół na 100%, bo pamiętajmy, to jest half cut, który ma na środeczku tutaj diody i jest podzielony na 1, 2, 3, 4, 5, 6 stref. Czyli tutaj pracuje 3 strefy w każdym na dole, a górne strefy walczą z cieniem. Czyli co? Bierzemy kamerę termowizyjną, ja akurat do smartfona dopnę i zobaczymy, jak to wygląda w termowizji. No i dobra, słuchajcie, lecimy. Najpierw temperaturki tutaj, tak z ciekawości. Jak widzicie, temperaturę ma tylko regulator i to jakąś tam nieznaczną, bo na razie nie ma na czym to pracować. A podwórko ciepło. Wszystko zaczyna się dopiero, słuchajcie, nagrzewać. Ściany, nie ściany. Cała reszta, ale nas interesują, słuchajcie, panele. Co tutaj się dzieje? I tak, weźmiemy od przodu. Jakichś tutaj temperatur dużych nie będzie, przez to, że zacieniony mamy jednak cały pas. Jakby był zacieniony, słuchajcie, tylko tutaj gdzieś róg, no to tam by się dział cud. Ale cały pas, jak jest zacieniony, to się tak jeszcze nie dzieje. Ale już widzicie, o, tutaj widać dokładnie, a co tu na dole jest? Czy to mój cień? Ja się odbijam. Moje odbicie, że tak powiem, cieplne na panelach jest tutaj na dole. Widzicie, bo tutaj nie ma nic, a jednak coś widać. Ale widać, jak połowa panela pracuje, bo jego temperatura jest inna. 40 stopni nam pokazuje, tylko nie wiem co, czy to moją termikę wyłapuje. Punktu sobie nie dodałem, powiem wam. Nie wiem, czy mogę to płynnie zrobić, ale spróbuję dodać punkt. O, dodałem punkcik. O, udało się płynnie zrobić, fajnie. Teraz ten punkt, tutaj jeden nam pokazuje tam, gdzie jest ten znacznik, że tak powiem. O i fajnie, widzicie, jak tutaj pracują. Wszystko pracuje. Moja termika się bardziej odbija, nie wiem, jak to nazwać. Moje odbicie po prostu, widzicie. Bo słońce świeci, ja mam białą koszulkę i wszystko odbija na panel. Ale widać, jak panel pracuje. Diody walczą. I połowa panela nam normalnie robi produkcję. Fajnie to wygląda, powiem wam. No i niby nic, a jednak tu się nam grzeje wszystko. Coś tu miał robiło. Kicia, a ty tam na górze jesteś. O, dobra. Zaraz idziemy, kici dać jedzonko. Sobie zaspała. No i tyle. No tak to, słuchajcie, wygląda. Diody walczą. Spróbuję wam jeszcze dograć, jak już będzie jakaś końcówka cienia, ale raczej nie będzie, bo ten cień będzie równomiernie schodził. Powiem tak, może inaczej. Tylko muszę teraz się dostać, jak to się wyłania.
że tak powiem tak, jak chcecie, żeby jeszcze pokombinować z tą instalacją, dajcie znać w komentarzach, bo ona jeszcze postoi pewnie za 2 dni i będzie rozebrana tak naprawdę, a jest możliwość, będzie więcej też możliwości tutaj właśnie podglądu bezpośrednio na bieżąco, jak to wygląda. Jednak mamy już 3 szeregowo podpięte panele i można będzie się pobawić, także dajcie znać w komentarzach. Ja kiedyś robiłem na dużych instalacjach takie filmy, ale na małej nie robiłem i zobaczymy. Z ciekawości powiem o mojej, tylko nie wiem, czy będę miał na to czas. Mucha mi tu łazi. Zobaczymy. Także tak to wygląda jak na dzień dzisiejszy. Taka dalej moja zabawa z tematem. Także standardowo, słuchajcie, kawy, suby, lajki, jak to woli. A ja co? Ja lecę z tematem dalej i bawimy się. Używamy słońca i kombinujemy, także. Szczęścia, zdrowia, pomyślności, trzymajcie się i do następnego.